Uwaga! Możliwy strajk WKD w środę. Dlaczego metro nie dojedzie do lotniska Chopina? Tramwajem wzdłuż Banacha, a nie po środku. Tramwaj do Wilanowa funduje kolejne utrudnienia w Wilanowie. Czas na nowe, stare iluminacje świąteczne. Jaka będzie strefa płatnego parkowania na Mokotowie? Kładka przez port Czerniakowski. Czy początek budowy nowej Chmielnej? Ja widzę nóż z nowym kanałem. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, w sobotę, 11 listopada. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, czym Ząż i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym, 11 listopada w Święto Niepodległości, więc faktycznie trochę narodowo będzie, ale de facto już wszystkie utrudnienia z okazji 11 listopada się zakończyły raczej, więc o tym nie będę mówić. Natomiast o tym będę mówić co zawsze, na starcie, a mianowicie awarie w innych stacjach metra i powiem Wam, że niedługo chyba każda stacja metra będzie mieć już w Warszawie swoją niedziałającą windę, chociaż musielibyśmy mieć tutaj katalog 39 stacji. Ale mniejsza z tym, faktycznie jakie stacje nie działają, a właściwie jakie windy nie działają na stacjach metra? Na Świętokrzyskiej, Ratusz Rocenę, Rondo, Daszyńskiego, Rondo, ONZ Brudno, Konatowicza, Marymont, Centrum, Centrum Nauki Kopernik, Targówek Mieszkaniowy, Ursynów, Brudno i nawet na Młocinach. W skrócie, naprawdę całkiem dużo tych wind nie działa. Przypomnę tylko i wyłącznie, że na Młocinach znajdują się łącznie 4 windy, więc właściwie 25% wind już nie działa tam. Jeżeli chodzi o stację metra, nie mówię o tym przejściu nadziemnym. Natomiast idąc dalej, mamy nowości, jeżeli chodzi o PKP, a właściwie jeżeli chodzi o ten słynny parking w Zielonce. Słynny, bo była konferencja prasowa, gdzie PKP cieszyło się z porozumienia z PKP. Może rozwinę. PKP cieszyło się z porozumienia pomiędzy PKP PLK i PKP SA. No i udało się, dzięki czemu parking będzie ogłoszony, został przetarg na zaprojektowanie i budowę, czyli w formule projektu i buduj, parkingu na 59 miejsc postojowych, 3 będą dla osób z niepełnosprawnościami i co ważne, parking ma powstać w przeciągu 10 miesięcy od podpisania umowy. Natomiast inna zła nowina to jest to, co może się wydarzyć już w najbliższą środę, 15 listopada w godzinach 6-8 mogą występować utrudnienia w ruchu pociągów na linii WKD. Dlaczego? Może być strajk maszynistów i wtedy pociągi po prostu nie pojadą. Znaczy, nie, spokojnie, nie będzie tak, że będziecie uwięzieni w pociągu przez 2 godziny. Będzie tak, że pociągi dojadą do najbliższej stacji lub przystanku kolejowego i tam się zatrzymają na 2 godziny, jeżeli się WKD-ka nie dogada z protestującymi. Zobaczymy jak będzie, miejmy nadzieję, że faktycznie do protestu nie dojdzie, rozmowy mają trwać wcześniej. No, nie będzie już mniejsza z tym chwilę wcześniej, więc informuję Was, że mogą być utrudnienia w środę, więc czujcie się poinformowani, przynajmniej z mojej strony. Natomiast pewnie się zastanawiacie, zresztą w komentarzach to widzę często, ale a widzonosz, czemu metro nie pojedzie na lotnisko Chopina? No tu macie dany przykład, czemu nie, proszę bardzo. Mamy pociąg jeden, pociąg drugi, metro już dojechało na lotnisko Chopina, chociaż to są pociągi. I to są koleje mazowieckie i SKM-ka. O co chodzi? Chodzi o to, że już aktualnie pociągi dojeżdżają do lotniska Chopina. Jest to całkiem niezły dojazd. Wiem, bo czasami jeżdżę, głównie podczas wośpu na lotnisko Chopina. I faktycznie całkiem ładny i szybki to jest dojazd. Na pewno lepszy niż jakakolwiek inna komunikacja autobusa, która może sobie stanąć w korku. Natomiast co jest ważne, to jest to, że już jest dojazd podziemny. I to jest pociągami. Komunikacja szynowa jest zapewniona, więc autorzy mówią, że no po co to robić w sumie. Jakby już mamy aktualnie dojazd szynowy, więc nie ma zbytnio potrzeby, bo potoki pasażerskie, jeżeli chodzi o komunikację miejską, nie są tak duże, jeżeli chodzi o dojazd do lotniska. W skrócie, nikt z mieszkańców codziennie nie jedzie na lotnisko Chopina, pomijając osoby pracujące, ale mimo wszystko i tak dla osób pracujących tam nie robi się całej stacji metra. Więc chodzi o to, że jeżeli jest już stacja kolejowa i jest tak dobrze zlokalizowana, to nie ma po prostu takiego sensu. Jest możliwość wydłużenia trzeciej linii metra do lotniska Chopina i tutaj autorzy zaznaczają, że to jest jedyne sensowne wydłużenie z aktualnego ich studium. Ogólnie tutaj chodzi o autorów studium tych 5 linii metra. Zaznaczają, że trzecia linia metra jest tylko jedyną linią, bo po pierwsze ma dobry dojazd ze stacji Żwirki i Wigury, to będzie bezpośrednio na linii na lotnisko Chopina, a po drugie z trzeciej linii metra i tak mało kto będzie korzystać, więc pociągi będą jeździć na tyle rzadko, że idealnie do potoków lotniska Chopina. Przynajmniej tak zakładałem. A i ogólnie
co ważne, studium nie przewiduje likwidacji lotniska Chopina i to się wiąże z tym, co rządowy program CPK też ma. To nie jest tak, że lotnisko Chopina będzie zlikwidowane, zresztą tutaj jest na stronie napisane, uwaga, a fragment polityczny, ale już wam powiem. W uzupełnieniu do uwag autorów studium należy wskazać, że przygotowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, prace nad którymi zawieszono, nie przewiduje zamknięcia lotniska Chopina. Również według deklaracji ustępującego rządu Prawa i Sprawiedliwości, promującego centralny port komunikacyjny, nie przewidziano likwidacji dotychczasowego portu, a jedynie dopuszczono jego zmianę charakteru. Więc wiadomo, że teraz jeszcze wybory, może się coś zmienić i tak dalej, ale nie przewidziano likwidacji lotniska Chopina, dlatego też wszędzie ona jest cały czas uznawana. Ja wam o tym mówiłem, nikt mi nie wierzył, ale ja wam to dalej będę mówić, lotnisko Chopina jest nie do likwidacji, nikt takiego obiektu nie zlikwiduje. Tym bardziej, jeżeli jest się VIP-em i korzysta się z tego lotniska, żeby polecieć gdziekolwiek. Jakoś nie przewiduję, żeby ktokolwiek inny z Sejmu, Senatu, z jakiejkolwiek opcji jechał po prostu sobie samochodem na lotnisko, czy to w Modlinie, w Radomiu, czy w CPK. Nie przewiduję tego. Widzieliście kiedyś polityka jadącego pociągami chociażby? No właśnie. Z jakiejkolwiek opcji nie miałem jeszcze przyjemności takiej osoby zobaczyć. Pomijając konferencje prasowe i przejazdy prasowe. Tak normalnie. Ale dobra, mniejsza z tym. Dosyć polityki już na dzisiaj. Wystarczy i tak będzie fala komentarzy o polityce i o CPK później pod filmem. Próbowałem nie mówić, no ale no widzicie, temat wszędzie wychodzi. Natomiast co jest ważne, to wracając do tematów warszawskich, typowo mamy tramwaj, który ma pojechać w kierunku Pola Mokotowskiego, właściwie wzdłuż Pola Mokotowskiego. Nie przewidywany jest żaden przystanek na Polu Mokotowskim, bo ogólnie trasa tramwajowa ma nie wchodzić i nie ingerować w Pole Mokotowskie, co według mnie jest smutne. Chciałbym mieć taki tramwaj, przystanek tramwajowy tak pośrodku pola, tam obok stawu. Według mnie to byłoby ciekawe. No ale no cóż, trudno. Szkoda, nie chcą, to nie będzie. Natomiast tramwaj pojedzie jednak inaczej, na Banacha. Bo pierwotnie zakładano, że tramwaje są przerzucone i będą jechać środkiem pomiędzy jedną a drugą jezdnią, bo tam jest rezerwa pod tym tramwaj. Ale ostatecznie wyszło, że w sumie lepiej zrobić tu, gdzie jest, bo dojście do szpitala jest szybsze, a osoby do szpitala lepiej, żeby miały krótszą drogę dojścia i nie przechodziły jeszcze przez jezdnię. Natomiast to się wiąże z innymi pracami. Po pierwsze, to lotnisko zostaje w tym samym miejscu, więc mniej trzeba w teorii przybudować pętli Banacha, ale de facto i tak trzeba wszystko zrobić. Natomiast co ważne, to tramwaje pojadą nie tutaj, gdzie jest rezerwa, bo trzeba by wycinać drzewa, tylko w aktualnym śladzie ulicy. Ulica ta będzie po prostu przeniesiona bliżej z jezdni północnej, dzięki czemu po prostu będzie to wszystko się tutaj mieściło. No i dalej tramwaje jakoś tutaj zawija, sami będą omijać te drzewa, których nie wolno wyciąć, więc najprawdopodobniej stąd po prostu skręcą i pojadą tak na skos. Jak dokładnie zobaczymy, to jeszcze, wiecie, chwilę czasu im zajmie, bo tramwaj tamtędy ma być budowany dopiero, no, za naszego życia, tak? Przynajmniej w większości życia, bo tam dopiero około 2029-30 jakoś tak wtedy będzie to finansowane i będzie realizowane. Tymczasem inna zmiana, jeżeli chodzi o inwestycje tramwajowe, to to, że od poniedziałku najbliższego tramwaj zwędzi nam Oś Królewską. Jak mocno? A proszę bardzo. Ta jezdnia będzie całkowicie zamknięta, będzie tylko już tutaj ruch. Ogólnie mam uczucie, że tramwaj nawet teraz zamyka wszędzie podwójne jezdnie i wszędzie jest już po jednej jezdni, ale moje, może tylko i wyłącznie moje podejście. Co ważne, też nie będzie tutaj przejść dla pieszych w tym miejscu, więc liczcie się z tym, że tam już nie można legalnie przychodzić. To, że ludzie będą przychodzić, to co innego, ale legalnie nie będzie można przychodzić. I co ważne, ja się postaram w tym tygodniu nagrać film od tramwaju do Wilanowa na całym odcinku, ale nie obiecuję, że mi się uda wszystko nagrać, bo ma być jakoś deszczowa. W deszczu ja nie lubię latać dronem, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tymczasem ważna informacja jest to też, że w najbliższych dniach, 13-16 listopada, pociągi do Wawra będą jeździć na kursach skróconych w nocy. W nocy już nie będą jeździć na całej trasie i będzie jeździć specjalna linia S10 pomiędzy Warszawą, Falenice, a Otwockiem. Będzie to linia S10 i będzie jeździć od 21:30 do północy. Kolejne zmiany to jest to, że na jednolotach ta jest remont nawierzchni w dniach 10-14 listopada. Linie 129 i 190 jeżdżą objazdami, no i parę jeszcze pozostałych autobusów jeździ trochę inaczej w związku z zmianami przystankowymi. Linie 167, 197, E42, 190 będą jeździć trochę inaczej, jak i również pozostałe linie, które już powiedziałem przed chwilą. Kolejne zmiany to jest to też, że jest kolektor z kodu jazdy i pociągi wszystkie jeżdżą trochę inaczej. Chodzi tutaj o wszystkie SKM-ki, wszystkie koleje mazowieckie. Po prostu godziny się pozmieniały, pociągi się poprzestawiały, natomiast co jest ważne, to jest to faktycznie, że S1 i S10 będą jeździć, czekajcie, czy to jest, nie, chodziło mi o S2 i S20, będą jeździć teraz przez
podmiejską linię średnicową, co oznacza, że będą jeździć przez Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion, nie przez Warszawę Centralną. Czy to jest pozytywna, czy negatywna zmiana, jeżeli chodzi o linię lotniskową? Chyba lepiej jak było przez Centralną. Ale de facto jest bliższe dojście do metra, więc może jest w sumie i nawet lepiej, bo łączy się z jedną i drugą linią metra. Tymczasem most na Pragę, tak, się zmienia. Budynki cały czas te same. W ogóle tutaj zobaczcie, jak ładnie jest ukryty Warso. No niby jest wyższy, ale go nie widać, tego nie ma. Dobra, mniejsza z tym. Krzyżulce zostały już zamontowane. Krzyżulce to są właśnie te elementy. One też są elementem konstrukcyjnym, dzięki któremu całość będzie miała odpowiednią nośność. Są już zamontowane i ogólnie prawie cała konstrukcja jest. Aktualnie są montowane balustrady i pozostałe elementy. O tym dokładnie dowiecie się w najbliższym tygodniu, bo w poniedziałek będę nagrywać, w poniedziałek albo w wtorek, zobaczymy jak będzie z deszczem, film o moście na Pragę, więc sobie dokładnie tam wszystko poobserwuję i zobaczę jak to wygląda. Tymczasem jakby na sytuację, jeżeli chodzi o święta, no święta za chwilę, a właściwie iluminacje świąteczne. W tym roku będzie trochę inaczej, bo zmieniają one swój wygląd i zabierają mieszkańców w nostalgiczną podróż, jeżeli ktoś wtedy żył, to tak, ja niekoniecznie, do lat 50. i 60. zeszłego stulecia, więc taki aspekt będziemy mieli. Nowe ozdoby, oczywiście tradycyjnie, na początku grudnia dopiero będą świecić, natomiast już teraz 11 listopada zaczynają być montowane po kolei. Więc szykujcie się, że będzie można zobaczyć. Przypominam, całe iluminacje świecą się i są całkowicie LEDowe, więc dużo mniej zużywają prądu, 10-krotnie mniej tutaj zaznaczają, niż normalne oświetlenie, jakie było kiedyś. Tymczasem na placu Trzech Krzyży coraz więcej drzew i coraz bardziej zielonych i nawet z patronami swoimi. Jakie to miało miejsce ostatnio? Jak widzicie, była wycieczka z przedszkola i jest to, proszę bardzo, drzeworośnie z dziećmi z przedszkola numer 24. Jesień 2023, mamy ładny napis Warszawa, w sumie taka tabliczka mi się bardzo podobała. Ale mniejsza z tym, byłem ostatnio, nagrywałem film o placu Trzech Krzyży, nie widziałem tych tabliczek, ale chyba faktycznie trzeba się przyglądać i zobaczyć, czyje drzewo. Podobno jest też drzewo Trzaskowskiego, słyszałem to. Nie widziałem go. Ciekawe jak długo przeżyje przy osobach, które go bardzo lubią. Ale, no co ja mogę powiedzieć? Ciekawe. Dobry pomysł z patronami. I na pewno to jest coś oryginalnego. W sensie już coś takiego mieliśmy, ale ostatnio nic nie było. Jak było postać milion drzew, to pamiętam, że były te tabliczki też takie ciekawe. Właśnie z postać milion drzew. Tymczasem ZDM nam przypomina, że jest coraz bezpieczniej na warszawskich drogach i w tym roku do końca października zginęło tylko 17 osób w przeciągu całego roku. No jest to dużo lepiej, nawet jeżeli chodzi o poprzedni rok, gdzie w tym samym okresie to było 29 osób, a teraz jest tylko i wyłącznie 17, więc faktycznie jest dużo lepiej. Ale dalej według mnie jest za dużo, bo na warszawskich ulicach nikt nie powinien ginąć. Niezależnie w jaki sposób, nikt. Więc cały czas według mnie po 17 osób za dużo. Zobaczymy jak będzie na koniec roku. Przypominam wam tylko i wyłącznie, że hitem rekordowym rokiem był rok 1991. Wtedy na warszawskich ulicach zginęło 314 osób, więc dzisiejsze 17 faktycznie wygląda jakby było mało, ale to nie zmienia faktu, że i tak jest według mnie za dużo. Tymczasem drzewa na Zielonej Marszałkowskiej się pojawiają. A Zieloną Marszałkowską miałem okazję ostatnio się przyjechać. W teorii droga rowerowa jest cały czas zamknięta. Tak, to paradoksy. Wybudujemy wam drogę rowerową i ma już ostatnią warstwę asfaltu, jest oświetlona, ale dalej nie możecie nam jeździć, no bo nie możecie. To są te paradoksy, tak, na tych dużych inwestycjach warszawskich. Ja rozumiem, że to jest plac budowy, że oni tutaj jeszcze coś robią, ale wiadomo, że nie tak to, bo wszyscy mają gdzieś. Natomiast faktycznie ładna droga rowerowa, wygodnie się nie jeździ, jeszcze nie jest to oddana do użytku i drzewa się też tutaj pojawiają. Niedługo już to będzie całkowicie zakończone i przy okazji przypominam wam, że są cały czas pytania, możecie stawiać propozycje, jak powinien wyglądać według was plac bankowy. Według mnie powinien tam być taki duży, ładny parking podziemny, najlepiej na 10 poziomów w dół. Pod tym, oczywiście tak wycięciem na stację metra, pod tym powinna być stacja linii kolejowej, tam drugiej średnicy. Na tym wszystkim powinien być dwupoziomowy, nie, powinien być tak, na poziomie minus 1 powinna być taka kawiarnia, jakieś tam część urzędowa, taka bardziej miejska, nie wiem, biblioteka na przykład wstawić, a na poziomie 0 powinien być taki jeden duży park. Ale taki park, żeby całkowicie on odcinał się od ulicy, ale nie było to w formie kranów akustycznych, tylko faktycznie w formie drzew.
surrealistyczny, co nie? No ale fantazję można mieć swoją własną. Jak zawsze, więc zapraszam Was do tych konsultacji, tak samo jak do konsultacji, jeżeli mieszkacie gdzieś na Mokotowie, czy strefa płatnego parkowania i jak powinna według Was funkcjonować. To są ulice, to jest obszar, który jest planowany do wchłonięcia w najbliższym czasie, no i będzie to później szło krok po kroku, które ulice będą jednokierunkowe, na których to będzie w jakiś sposób działać, czy to ma wszędzie sens. Zobaczymy. Cztery nowe obszary, no jest to głównie ten fragment tutaj przy metrze, który faktycznie może być trochę zakorkowany przez mieszkańców, którzy dojeżdżają tam i po prostu się parkują, ale jednak tutaj jest ta plus R Wilanowska, więc jednak mimo wszystko pewnie większość osób tam jeździ i parkuje. Natomiast nie będę ukrywać, że ten wycinek, który aktualnie przez długi czas był tutaj na Puławskiej, nie wiadomo czemu taki wycięte później już tam w ulicach nie było, był dosyć ciekawy. Przy okazji też jeden z fragmentów, gdzie faktycznie na dole w Mokotowie będzie już płatne parkowanie i tu de facto już niektórzy by stwierdzili, że nawet Wilanowie, ale to jeszcze nie Wilanów. Dobrze, idziemy dalej z kolejnymi informacjami, czyli Jana Olbrechta, frezowanie ulicy odbywa się i możemy właśnie zobaczyć fragment, który jest zamknięty i to jest właśnie ten 10-14 listopada, dlatego też autobusy jeżdżą trochę inaczej i są utrudnienia. Tymczasem na placu Trzech Krzyży. A, no tak, ZDN nam się chwali, że dobrze zostało to wszystko przebudowane. Jak było wcześniej, jak jest teraz, tak? To na pewno trzeba przyznać, że się mocno zmieniło, ale to dokładnie jeszcze zobaczycie w najbliższym filmie moim, gdzie podsumowywać będę to dosyć mocno przez trzy filmy. Najpierw zdobywam podsumowanie całej inwestycji w postaci tego, jak to teraz wygląda, żebyśmy sobie zobaczyli, co zostało zrealizowane przez ostatnie dwa miesiące i że faktycznie już tam jest prawie wszystko dopięte na ostatni guzik. Zobaczymy sobie później na przestrzeni to roku, jak to się zmieniało i następnie będzie przelot dla Was, taki, żebyście mogli sobie sami przeanalizować spokojnie, powoli, ujęcia bez moich przyspieszań. Więc, no co ja mogę powiedzieć, jeśli nie chcecie tego przegapić, to oczywiście kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, taka autopromocja w środku filmu. No i kończąc ten temat, nielegalne reklamy. Tak, faktycznie, niestety ich jest coraz to więcej, ale cały czas to więcej ZDM usuwa. Więc przeprowadziliśmy w październiku 1050 kontroli, które doprowadziły do usunięcia 86 nieprzepisowych obiektów. No i te nieprzepisowe obiekty, to proszę bardzo, analiza. Po pierwsze, mamy stary taki billboard, który widzicie, jest tutaj naciągnięty, jest tutaj znak lewo stojący, samochody tutaj jeszcze stały na parkingu i myła skrzynka i drzewo tak trochę zarośnięte. Natomiast ZDM zadbał o to. I po pierwsze, drzewa teraz mają spokojnie, znaczy drzewa i krzewy mają teraz spokojnie dostęp do deszczu. A co ważniejsze, samochody już z tyłu nie parkują. To jest jedna ze zmian. Druga ze zmian, które możemy tutaj zaobserwować, to jest też bardzo tutaj. ZDM przyjechał, zobaczył, o nie, billboard. Czy on stoi nielegalnie? Nielegalnie. Usuwamy? Usuwamy. I proszę bardzo, ZDM usunął. Zdarzenie, nawet liście się zrobiły żółte, więc nikt się nie spodziewał, że im się uda. A jednak. No, także takie tutaj informacje, jeżeli chodzi o ZDM. Tymczasem, pozostając w temacie zielonym, mamy Zarząd Zieleni Warszawy, który będzie realizować nową kładkę nad portem Czerniakowskim w dzielnicy Wisła, że tak to powiem. Przypominam Wam, że dzielnica Wisła nie jest dzielnicą. Natomiast wracając do meritum, port Czerniakowski w dzielnicy Wisła cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców i turystów. Można tu, no bla bla bla. Most będzie dostępny dla wszystkich pieszych rowerzystów czy osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Umożliwi również powiązanie ścieżki rowerowej mostu Łazienkowskiego ze ścieżkami na ulicy Solec, Czerniakowski i Łazienkowski. Oprócz nowej przeprawy zostanie poprowadzona droga dojazdowa do basenu portowego na zachodnim nabrzeżu. Zmodernizujemy również infrastrukturę, by poprawić funkcjonalność portu. Inwestycja ma być gotowa do końca pierwszej połowy 2025 roku. Tak wyglądają wizualizacje. Możecie się zastanawiać, gdzie dokładnie to będzie. Razem już tutaj jak ty. O tym mam nadzieję, że z tego też będę robić filmy tam co dwa miesiące. I tak, most Łazienkowski w tym miejscu jest. Port Czerniakowski tu się całkiem ładnie ciągnie, to jest tym labiryntem. No i nowa kładka będzie w tym miejscu. I co mi się podoba i nie podoba w tym projekcie? Od razu tak pierwsze myślenie. Po pierwsze, szkoda, że nie jest po tej stronie, ale dozuję całkowicie, że tu jest mniej więcej po środku portu, więc to jest dosyć ciekawe podejście. Natomiast co mi się nie podoba? Bo nie podoba mi się, że to on jest połączony z siecią dróg, więc w teorii faktycznie drogami to można wjechać, a niekoniecznie tylko i wyłącznie rowerami, wózkami walickimi, czy chodząc na piechotę. Ale może tak samo do tego podejść i tak będzie to po prostu lepiej zrobione. To jest jeden z aspektów. Drugi jest aspekt, który mi się nie podoba, to jest to, że on daje tylko i wyłącznie możliwość przejazdu przez port Czerniakowski. Nie, żeby nie było. To nie jest tak, że mi się to nie podoba, że jest możliwość przejazdu przez port Czerniakowski. Ale dalej przez Solec nie ma przejazdu, a skoro zostało oddane do użytku w teorii
Wiadukty trasy łazienkowskiej na Grykoli, które mają specjalnie wydobytą drogę rowerową, która zjeżdża na sam dół i się urywa, to kiedy będzie połączenie tego mostu przez port Czerniakowski, mostu łazienkowskiego i dróg rowerowych wzdłuż trasy łazienkowskiej na wiaduktach nowych? Bo to jest fragment, który jest cały czas czarną dziurą. Kiedy to w końcu zrobicie? Jakby te o tym moście usłyszeliśmy coś, ale o okładce nad tą częścią cały czas cicho. Mam nadzieję, że w końcu kiedyś się obudzą i jednak to zrobią, ale na razie cisza, Peterze. Dobrze, tymczasem na Chmielnej ruszyły prace. O Chmielnej też niedługo będzie film, bo mam przygotowane ujęcia jeszcze sprzed rozpoczęcia budowy. Tak długo się zbierałem, że aż w końcu ruszyła budowa. Ale może do tego, że też w sumie nie wiedziałem, kto to będzie ostatecznie realizować i który organ tym się zajmuje. No to jest Zarząd Terenów Publicznych, więc nie ZDM, tylko nie Zarząd Zieleni, tylko i wyłącznie Zarząd Terenów Publicznych. Strasznie dużo tego jest. A na mniejsza z tym, faktycznie prace się rozpoczęły i będą trwały przez jakiś najbliższy czas. Tam jeden parking jest likwidowany, z tego co słyszałem, mieszkańcy już przygotowują protest, więc zobaczymy, jak faktycznie ta inwestycja będzie realizowana. Tymczasem mogliście zobaczyć wczoraj film mój o sali kongresowej. Podpisana została umowa na modernizację. Tak, sala kongresowa jest, proszę bardzo. Tak ona się jej prezentuje w środku. Film macie, jak ktoś możecie sobie dokładnie zobaczyć. Tu są jeszcze ujęcia z drugiej strony, tam już nie można było wchodzić. No, w przyszłości będzie to wyglądać o wiele lepiej. Jakby ktoś się z was zastanawiał, czemu sala kongresowa wygląda w tak opłakanym stanie teraz i od 10 lat, prawie już 10 lat się tutaj nic zbyt nie dzieje, sytuacja była dosyć prosta. Wykonawca, który realizował to poprzednio, zbankrutował. Chyba nie muszę mówić, jakie są wtedy problemy prawne, żeby cokolwiek zrobić, cokolwiek ruszyć, inwestycje, maszyny, sprzęt, który tam po prostu pozostał. Ogólnie, no wygląda to tragicznie. W sensie, jak się tam wchodzi, to czuć, że tam po pierwsze od dawna to wygląda i jakby widać, że to jest stan surowy i de facto można by stwierdzić, że tam prace budowlane, nie wiem, zakończyły się wczoraj czy coś i po prostu nagle sprzęt cały zniknął. Są gwoździe, znaczy to wygląda, powiem wam tak, ostatnio miałem okazję w tym roku, nagrywając opuszczoną Warszawę, zwiedzić trochę terenów opuszczonych w całej Warszawie i to wygląda po prostu jak kolejne miejsce opuszczone, bo tam żywego ducha też nie znajdziecie. W sensie wiadomo, że tam zwiedzaliśmy, ktoś był, pilnował i tak dalej. Ale to jest po prostu miejsce, gdzie jakby tam nie ma nic, tam się nic nie dzieje. Od tych 10 lat w samym centrum Warszawy, takie opuszczone miejsce w Pałacu Kultury i Nauki, no nie przystoi, żeby tak wyglądało. Dobrze, że w końcu to chcą skończyć, ale dalej, to nie przystoi, żeby to w ten sposób po prostu wyglądało. Niezależnie od tego, kto to wybudował, z jakich rządów, jaki to ma charakter, po prostu nie przystoi, żeby w samym centrum Warszawy po prostu był opuszczony obiekt. A takiej przestrzeni jest dużo więcej. Mówiłem wam o tym też niedawno. Natomiast skończąc tematy, Skanska rusza z budową drugiej fazy kompleksu biurowego studio. Kolejny wieżowiec będzie się pojawiać właśnie w Warszawie. Oddany do użytku będzie w 2025 roku. Po wizualizacji możemy sobie popodziwiać, jak to będzie wyglądać. No, całkiem ładnie, zielono, ostatnio wszystko się robi. Jakbyście zastanawiali, gdzie on tu będzie, proszę bardzo, jest prosta, więc chyba mniej więcej możecie się zorganizować. I faktycznie jest tutaj duża dziura. Więc prace się przy tym też rozpoczynają. No tak, tutaj też ten wielkie towarowa będzie powstawać. Mam, że co jak co, ale tej towarowej, to jestem bardzo ciekawy, jak to ostatecznie powstanie, bo to jest taki temat, o którym mało się mówi w teorii ostatnio, ale to jest ogromna inwestycja. No i zobaczymy faktycznie, jak to będzie ostatecznie zrealizowane. Tymczasem zobaczmy, jak tam wyglądają sondaże, mniejsza z tym, bo było ich trochę, chociaż niekoniecznie wszyscy widzieliście ten drugi sondaż. Gdzie twoim zdaniem powinny się znajdować przystanki tramwajowe? Na 1100 głosów większość z was stwierdziło, że przed skrzyżowaniem. 57% was tak stwierdziło. 20% za skrzyżowaniem, nie ma różnicy, 24%. Większość z was w komentarzach pisało, że za skrzyżowaniem, aby po prostu nie myśleć, gdzie tam wajedzie, bo już jak jest za skrzyżowaniem, to on ci nigdzie nie skręci. Co ma duży sens i w sumie bym się nawet z wami zgodził, ale jeżeli chodzi o rozplanowanie sekwencji i tak dalej, to jest dużo czynników, do każdego skrzyżowania w teorii trzeba podchodzić osobno. Jak możecie zobaczyć w Warszawie, zazwyczaj jest to realizowane w ten sposób, że jeżeli są rozjazdy, przystanki są za, a w innych przypadkach są przed. Chociaż też niekoniecznie, to tam w różny sposób to wygląda. Ważne jest to, że jeżeli przystanek tramwajowy jest przed skrzyżowaniem,
to piesi nie muszą aż tak daleko dochodzić do tramwaju, bo po prostu on podjedzie pod sam początek do przejścia dla pieszych, a w przeciwnym wypadku trzeba iść na drugi koniec przystanku. Tak jest między innymi teraz tam na tramwaju do Wilanowa na Puławskiej. Trzeba się trochę nachodzić na tych przystankach. Dobrze, idziemy jeszcze dalej, bo mamy quiz, który był. Ciuta warszawska zajezdnia tramwajowa została dodana do użytku po raz pierwszy w 25 roku, 1925 roku. Na 1100 głosów też większość z Was stwierdziło dobrze. Zajezdnia Praga w 56% z Was tak stwierdziło, więc tutaj mamy dobrą odpowiedź. Przypominam, zajezdnia na pewno jeszcze nie została dodana do użytku. No i kolejny sondaż już się nie pojawił tutaj, tylko się pojawił na drugim kanale Awiznosza. Czyli, jak tutaj trafiłeś? Proste pytanie. No i na 19 głosów, trochę mniej tu osób jest, większość z Was stwierdziło, że Awizynosz mówił na Awizylandii, czyli na serwerze na Discordzie. Później był Awizynosz mówił na YouTubie i jakoś tu trafiłem przypadkiem, 21% z Was stwierdziło. Dobrze, to teraz o co chodzi z tym drugim kanałem, bo możecie teraz mieć, ale jak, co tu się właściwie wydarzyło? Już Wam tłumaczę. Jakiś czas temu była specjalna zbiórka, próg na Patronite, żebyśmy dobili i był wielki rozłom. Drugi kanał Awiznosza się pojawi, dzięki czemu cały gaming, który jest głównie skupiony teraz na polskich skanach, będzie oddzielony od tego, co się dzieje na głównym kanale. W skrócie, na kanale Awiznosz cały czas to, co było, wszystko widzieliście. Filmy z Warszawy, z drona, mniejsza z tym i inne filmy, które są powiązane z inwestycjami warszawskimi ogólnie w całej Polsce. A na drugim kanale Plana Wiznosza będą po prostu filmy niepowiązane z tym w dosłownym znaczeniu. Czyli na przykład City Skylines PlayStation 4, gdzie gram właśnie w tą grę. City Skylines 2, jak będzie mi działać na jakimkolwiek sprzęcie. NVIDIA Now też mi nie działa jakby coś. I tak dalej. Tam też będą wszystkie serie przeniesione LEGO, jakiekolwiek były kiedykolwiek. Jeżeli wrócą, to tam będzie przeniesione i tam też będą nowe serie LEGO. Które zamierzam realizować. Więc w ten sposób zrobimy i podzielimy to po prostu na jedną i drugą część. Też przy okazji już teraz Was zachęcam do subskrybowania, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak gram z kanałem, jak buduję swoje miasto marzeń i co według mnie jest najważniejsze w mieście podczas budowania tego po swojemu. Zachęcam Was do już teraz kliknięcia subskrybuj na tym kanale. Macie link do tego teraz w opisie i w karcie. Dlaczego? A prosta sytuacja, jeżeli zerkniecie tam teraz, dziś teraz kliknijcie subskrybuj, jutro będzie film przypominający o tym, że jest przeniesienie wszystkich filmów i jutro też powinien się pojawić pierwszy film na tamtym kanale. Więc co prawda już był sondaż, już były pierwsze propozycje, to nie oznacza, że już faktycznie wszystko jest zrealizowane. Też niedługo będą tam też sondaże realizowane a propos gier, więc to też będzie realizowane. A propos właściwie tego miasta, które budujemy, już mam jeden przygotowany, bo pierwsze dwa odcinki mam kolejne zaplanowane. Spokojnie, miasto budujemy to samo, co budowaliśmy tutaj i filmy tam będą realizowane nie tak jak teraz co miesiąc, tylko najlepiej raz w tygodniu. Może nawet mi się uda dobić, żeby były raz w tygodniu. Najbliższy to będzie nawet dwa razy w tygodniu. Zobaczymy, jak długo mi się uda utrzymać tą pasę. Także zachęcam Was, no i zupełnie po nowemu wszystko zaczynamy. 44 subskrypcje aktualnie, zobaczymy ile będzie po tym wydaniu mniejsze z tym i po pierwszym odcinku. Też dzięki temu może trochę inaczej rozwinę te i podzielę to i może to jest, będzie mi się uda rozwinąć gaming niż ostatnio. Natomiast kończąc temat, jest Was tutaj coraz to więcej na głównym kanale Wizonosza. 13 665 osób. Dziękuję Wam bardzo za to serdecznie, że jest Was tutaj aż tyle osób. I za to, że część z Was, mała grupka, ale i tak całkiem duża, stwierdziła, że chcecie wspomóc moją realizację filmów i zostaliście patronami. 26 osób z Was tak stwierdziło. Za to też bardzo dziękuję serdecznie i zachęcam do dołączenia pa do patronów, jeżeli chcielibyście mi pomóc i w realizowaniu tych filmów całkowicie, niezależnie tylko wyłącznie od tego, co chcę myśleć i... Znaczy, mówię to, co myślę i to, co chcę i najbardziej... Chcę po prostu Wam dawać suche fakty, co zazwyczaj mi się udaje zrobić. Więc na Wasze komentarze, które ostatnio czytałem, że dostaję dofinansowanie z Budimexu, czy z Miasta Stołecznego Warszawy na realizowanie moich filmów i mam jakieś podpisane umowy, że nie mogę mówić tego czy owego. Nie, to tak nie jest. Jakby ja to, że wchodzę na plac budowy, to nie znaczy, że czegoś nie mogę mówić. Ja wchodzę na plac budowy, jedyne co jest sprawdzone, to czy faktycznie wszystkie elementy BHP były spełnione podczas mojego nagrywania filmów na budowie. I to jest jedyny aspekt de facto, który jest sprawdzany przy Budimexie. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt miasta, zapraszam do kontaktu. Jeżeli miasto chciałoby współfinansować moje filmy, moją kronikę, moje filmy, realizację, inwestycje, udokumentowanie, naprawdę mail macie nawet w opisie, jeśli byście byli zainteresowani. Jestem otwarty na propozycje, ale na razie
No, jedynie to reklamy na YouTubie, no i Patronite to jest sposób na utrzymanie, natomiast może trochę to przyspieszy się przy nowym dronie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jest coraz to więcej tych osób, które się zrzuciły, 9 osób, zachęcam też do zrzucania się na drona RPV, jeszcze chwila pozostała. O 15% cały mamy, nie wierzyłem, że aż do tak dużej kwoty dobijemy. Rozkokujecie mnie coraz to bardziej, ale może jeszcze dobijemy do jakiejś wyższej kwoty. No w najbliższych dniach, już naprawdę w najbliższych dniach będę musiał to zrealizować i sobie to zakupić. Później się nauczyć nim latać. No ja sądzę, że warto, bo już w ciekawych miejscach mam propozycje, żeby polatać tym dronem na różnych klasach budowy, ale spokojnie, zwykłe filmy cały czas będą. Tymczasem to było na tyle z tego filmu i jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro będziecie mieli film z przelotu, będzie Skylinesy na drugim kanale, będzie zapowiedź Skylinesów i jak mi się jeszcze uda na sam koniec dnia, jak wrócę z urodzin mojego znajomego, właśnie przyjaciela, to też postaram się, no wiecie, Tasę Łazienkowską mam pogadać, bo w sumie te dwa produkty już tam są. A później Plac Trzech Krzyży, będzie też film o pracy na Nazdorzu, film o oregano na obozowej, no na pewno też coś powiem od tramwaju pod Warszawą Zachodnią, który cały czas czeka, od tramwaju na Gagarina, od tramwaju do Wilanowa, o moście na Pragę, o takim parkingu, który powstaje pod Placem Powstańców Warszawy i dużo, dużo więcej. A, no zapomniałbym, tak, niedługo będziecie mieli film i z Gdańska, i z Łodzi, i z przelotu nad całą trasą Łazienkowską, gdzie opowiem Wam o przyszłości trasy Łazienkowskiej i przeszłości, którą część z Was może zna, ale niekoniecznie całkowitą. Więc to też niedługo. Przelot będzie całkowity, od Warszawy Zachodniej do Wietracznej, albo w drugą stronę, nie pamiętam. Ale w którąś z tych stron na pewno tego nagrywam i może być całkiem ciekawy i całkiem długi i całkiem inny niż ostatnie filmy, chociaż w sumie LK7 dzisiaj mieliście, które też jest nienaturalnym filmem na moim kanale. Dobra, nie czas tym. Już odjeżdżam. To film jest w teorii długi, w teorii krótki. Na moim dyktafonie jest 40 minut, więc ja dotykałem go teraz, więc pewnie umieracie, ale no to trudno. Do zobaczenia. Cześć!